From jumping to jumping, and yeah, I'm looking forward. And last thing, happy New Year to you and your family. Thanks, you too, and all Polish guests. Thank you. Tyle Grzegorz Sierencauer mówi, że dobrze czuje się po powrocie. Ta sytuacja z tym, że na własnej rodzinnej skoczni musiał się kwalifikować, no, jest faktycznie dla niego nieco dziwna. No i na koniec, jak Państwo słyszeli, wszystkim nam składa noworoczne życzenia. Tyle Grzegorz Sierencauer. Grzegorz Sierencauer będzie miał okazję zaprezentować się jutro podczas pierwszej sesji konkursowej. W międzyczasie Daikito na 9 miejscu 121,5 metra, a przed momentem Wolfgang Loitzl 123 metry. Przypomnę, obniżona platforma startowa z 8 na 7. Bardzo ładny skok Wolfganga Loitzla. On pewnie dokładnie pamięta, jak 2 lata temu wygrywał tutaj w Innsbrucku. W tej chwili on jest na 3 miejscu, a więc Romoren, Stoch i Loitzl. Tak przedstawia się w tej chwili pierwsza trójka. A za moment Paweł Karelin, Tom Hilde, Ville Larinto i Adam Małysz. Oto właśnie Paweł Karelin. 20-letni skoczek. 27 kwietnia skończy 21 lat. Jest absolutnie w wysokiej formie. Udowadnia to raz za razem, skacząc niezwykle daleko. Drugi był, pamiętamy, w Garmisch-Partenkirchen w tej wiecznej loterii. To jego absolutnie życiowe osiągnięcie. Biorąc pod uwagę, że tylko 2-krotnie w karierze udało mu się wskoczyć do 6 zawodów Pucharu Świata. No i wczoraj 2 miejsce w Garmisch-Partenkirchen. 4 był w Engelbergu. To jego absolutnie najlepszy sezon. Stąd też nic dziwnego. Aleksander Swiatow zadowolony z tego, co robi jego podopieczny Aleksiej Borowitin również. Paweł Karelin, 124 metry. On w tej chwili jest 3. Za Kamilem Stochem. A więc Romoren, Stoch, Karelin, Loitzl, Freund, Freitag. To 1-6. No a na naszych ekranach tą Hilde. 23-letni mieszkaniec Asker, trenujący m.in. w klubie Asker. No i popatrzmy, Tom Hilde. Czy to będzie dobry skok? To będzie bardzo dobry skok! Ależ daleko pofrunął reprezentant Norwegii, Tom Hilde. 129 metrów, 129,5 miał Romoren, 130 metrów, pamiętamy Martin Koch, który jest na 10 miejscu. A 129 metrów, a więc 3. odległość jak na razie sesji kwalifikacyjnej w wykonaniu reprezentanta Norwegii. 2 razy stawał na najwyższym stopniu podium, 2-krotnie był 2., 5-krotnie 3 w karierze w zawodach Pucharu Świata. 9-krotnie na podium Tom Hilde. W tym sezonie 3. miejsce w Lillehammer. 10. był w Oberstdorfie, 36. w Garmisch-Partenkirchen i on w tej chwili jest numerem 1. O 0,7 wyprzedza Bjerna Einara Romorena, o 7,8 Kamila Stocha. No ale to wszystko teraz może się zmienić, bo na belce startowej Adam Małysz. 122, 126,5 metra dzisiaj w 2 seriach treningowych. Czy teraz także będę daleko? Jest bardzo daleko. Nie tak daleko wprawdzie jak Martin Koch. Nie tak daleko jak Bjørn Einar Romoren, ale absolutnie 127 metrów, metr bliżej także od Kamila Stocha, no ale to jest ścisła czołówka. Wysokie noty dostaje Adam Małysz od sędziów, w końcu doceniają kunszt mistrza, w końcu odpowiednio jest doceniany Adam Małysz, 4x18,5, 1,19, 127 metrów, 4,1 punktu. Będzie zabrana, plus 4,2 za obniżony rozbieg, a więc ta kompensacja łączna to 1,1 punktu. Adam Małysz jest w tej chwili na 3. miejscu przed Kamilem Stoch. Hilde, Romoren, Małysz, Stoch. Tak przedstawia się 1. czwórka kwalifikacji Matti Hautamäki. Simon Amann, Andreas Koffler i Thomas Morgenstern. Matti Hautamäki, 124,5 metra, dzisiaj 129,5. 3. w klasyfikacji generalnej turnieju 4 skoczni. Również pięknie, również daleko. Mamy teraz cały festiwal skoków w granicach 130 metrów.